Dobra, jesteśmy na obozie malarsko-rysunkowym. Z kim jesteśmy? Z Darią. Dobra, Daria, powiedz nam, czemu wybrałaś akurat obóz malarsko-rysunkowy? Ponieważ rysuję, odkąd pamiętam, jest to moja pasja i stwierdziłam, że będzie to fajny pomysł, żeby jeszcze rozwinąć moje umiejętności i poznać ciekawych ludzi. I tak się stało. Dobra, a co sądzisz w ogóle o tym obozie? Jak ci się podoba? Jest bardzo fajnie, pokoje są super i to mnie zaskoczyło, bo zazwyczaj jak jeździłam na obozy, to było brudno, albo te pokoje wyglądały jakby przeszły po prostu huragan i jakąś apokalipsę, a tu jest ładnie czysto, kadra jest sympatyczna i nie ma tylu jakby pozaprogramowych, w sensie jak jest się na obozie rysunkowo-malarskim, to się liczy na rysunek i malarstwo, a jakbym pojechała na taki obóz, na którym byłam w zeszłym roku, to miałabym 2 godziny zajęć i jakieś dodatkowe zajęcia, w których nawet nie chciałam brać udziału. No dobra, a czym się akurat teraz zajmujecie? Malujemy ilustracje do piosenek, książek, filmów. Po prostu to, co nam przypadło do gustu, ja wybrałam akurat piosenkę. Staramy się to zinterpretować i zilustrować w nasz własny sposób. Dobra, a teraz najważniejsze pytanie. Najpierw płatki czy mleko? Płatki. Dobrze. Dziękujemy bardzo za wywiad, ten bardzo kontrowersyjny wywiad. Dziękuję bardzo. Michał, co cię skusiło na przyjście do tego obozu? Skusiło mnie, bo była bardzo fajna propozycja. Interesuję się Minecraftem, więc postanowiłem, że to jest idealna propozycja dla mnie. Czym się zajmujecie? Głównie na zwykłych zajęciach zajmujemy się graniem w Minecrafta i tworzeniem miasta. Aczkolwiek dzisiaj robimy z kartonu minecraftowe bloki i przedmioty, które można postawić. Co pan jakby uważa o obozie? O naszym obozie? Tak ogólnie. Myślę, że ta kwestia, że tak powiem, jest bardzo specyficzna, bo jednak jest to obóz minecraftowy i większość osób może uznać jednak Minecrafta jako prosto grę, aczkolwiek ja jestem zdania, że jako że jesteśmy na obozach twórczych, to Minecraft jest tutaj naprawdę ogromnym środowiskiem, jeśli chodzi o rozbudowywanie kreatywności wśród kolonistów, wśród dzieci. Ci się podoba na razie na obozie? Bardzo fajnie. Dobrze. Czym się teraz zajmujecie na obozie rokowym? Dobieram piosenki do kopii. Bardzo dobrze. I jak Ci się podoba atmosfera, klimat, osoby, z którymi pracujesz? Jest bardzo miło. Wszyscy są zaangażowani w pracę. No to bardzo fajnie. Jesteśmy teraz na obozie aktorskim. I mamy przed sobą kogo? Tymona. Okej, okay. Tymon, powiedz nam, dlaczego wybrałeś akurat obóz aktorski? Jest to bardzo interesujący obóz, mi się spodobał. Ja bym chciałem najpierw Minecraft, potem taniec, muzyka, ale coś mi zainteresowało w aktorstwie. No. Okej, okay. Skoro już cię tak zainteresowało, no to co sądzisz o tym obozie? Jest bardzo śmieszny i fajny, mi się bardzo podoba. No, każdy dzień coś interesującego i ja myślę, że to zostanie. No. Okej, okay, dobra. A czym się teraz zajmujecie na obozie? Przygotowujemy występ, który będziemy odgrywali w piątek. Dobra, chcecie jakieś powiedzieć smaczki z występu, czy raczej nie? Znaczy, wszystko możecie zobaczyć w piątek. No. Okej, okay, dziękuję bardzo. Jak się nazywasz? Lena. Dobra, jaki według ciebie jest najładniejszy kolor? Dla mnie wszystkie. Okej. Okay. Najpierw dajesz mleko czy płatki? Płatki.
Dlaczego pojechałaś na obóz taneczny? Bo uwielbiam tańczyć, lubię też teatr. A czym się teraz zajmujecie na zajęciach?